Zawsze tak było, jest i będzie. Ale wiecie co, kiedy tak, że mówiłam się do Boga i też zastanawiałam się, o czym powiedzieć do was, to dostałam takie słowo pospolity i zaraz przejrzałam sobie też w internecie to słowo. I wiecie co, myślę, że jako Kościół, jako wspólnota jesteście też w miejscu, gdzie za jakiś czas będziecie też podchodzić do wynajęcia sali, tak? I bardzo ważne i bardzo istotne, żeby każdy z was rozpoznał swoje powołanie. I ja wiem, że wy wszystko wiecie. I ja też wszystko wiem. Natomiast daleko jest od teorii do praktyki. Myślę, że to jest w ogóle krok milowy, tak? Teoria, a praktyka. Jeśli macie swoje Biblię, w ogóle bym chciała, żebyście też sobie zapisywali to, co będę mówiła, a przede wszystkim, żebyście dzisiaj, podczas tego krótkiego takiego poselstwa, sądzili siebie. Czyli żeby było coś takiego, że ja, słysząc dzisiaj to słowo, ja będę osądzał sam siebie, tak? Czyli w świetle, będę się przeglądał w świetle tego, co ja będę mówiła, tak? I żebyś ty w ogóle obserwował swoje życie. Boże, w ogóle ja decyduję się, tak? Że ja dzisiaj będę brał do siebie, jeśli gdziekolwiek ja będę widział, że moje życie odstaje od prawdy Bożej, tak? To ja to po prostu biorę na warsztat. Biorę te rzeczy na warsztat. Wiecie co? Najpierw chciałabym, żebyśmy w ogóle zobaczyli, co to znaczy pospolity. Pospolity to jest często zdarzający, spotykany lub powszechnie znany. Taki, jak ich wiele, wchodzący w skład ogółu lub służący ogółowi, mający odcień trywialności, czyli rzecz małej wagi. Diabeł chce, abyśmy byli pospolitymi ludźmi. Rozumiecie? Bóg chce, żebyśmy byli pasjonatami. I nie ma takiej opcji, że człowiek, który rodzi się na nowo z Bożego Ducha, w którym mieszka Duch Święty, nie staje się pasjonatem Boga. Diabeł za wszelką cenę będzie chciał, aby twoje życie było takie samo, jak jest życie wszystkich innych ludzi. Aby ono się przede wszystkim niczym nie wyróżniało, tak? Aby było takie samo, jak życie ludzi ze świata. Ja często spotykam ludzi, ktoś tam do mnie mówi, wiesz, bo ja tam pojednałem się z Bogiem. Ja mówię, ale ja jestem z tobą już na przykład 3 tygodnie i twoje życie mnie w ogóle nie pociąga. Ono mnie nie pociąga. Twoje życie jest zaprzeczeniem pasji. Przyjąłeś tą zasadę pospolitości. Jesteś po prostu pospolity. Taki jak każdy. Taki jak każdy jesteś pospolity. W Jeremiasza, w 15 rozdziale, w 19 wersecie jest napisane tak. Dlatego 19 werset, 15 rozdział, 19 werset. Dlatego tak mówi Pan, jeżeli zawrócisz i ja zawrócę do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem. I teraz tak, Ty stoisz przed obliczem Boga, ponieważ jeśli narodziłeś się z Bożego Ducha, tak, to Ty stoisz cały czas przed obliczem Boga. Cały czas jesteś przed obliczem Boga. Zasłona została rozdarta. Jezus rozdał zasłonę i Ty masz dojście, tak, do miejsca świętego. A gdy zdasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Czyli zobaczcie, w ogóle my stoimy przed obliczem Boga i w ogóle tutaj nie ma tego problemu, tak? W ogóle nie ma tego problemu, że w ogóle jeśli ja mam problem z przyjściem do Boga, to ja mam ten problem. Ponieważ w imieniu Jezusa zasłona została rozdarta, tak? Świątynia pękła i ja w ogóle mogę wejść tam, gdzie miejsce najświętsze. Ale czemu ja nie jestem głosem Pana? Bo dalej jestem pospolity. Bo dalej jestem pospolita. Ja to ciągle mówię do ludzi. Kiedy ja oddałam swoje życie Jezusowi, to ja nie byłam zmotywowanym człowiekiem. Ja Mu oddałam swoje życie, tak? Eksplozja, czyli w ogóle był we mnie natychmiastowy wybuch. Okoliczności się nie zmieniły w ogóle, ponieważ zamknęli do więzienia Artura, mojego męża, zamknęli do więzienia mojego tatę i zamknęli do więzienia 2 moich szwagrów. Czyli w ogóle naokoło mnie było piekło, a wewnątrz mnie było niebo, ale jazda. I ja nie jestem zmotywowana i nie jestem jaka? Nie jestem ukierunkowana. Czyli nie ma czegoś takiego, że człowiek się rodzi na nowo i od razu jest ukierunkowany, tak? Czyli jest pospolity, choć w duchu swoim, tak? Ma cenne rzeczy, ale nie umie ich jeszcze wydobyć. Nie umie tych rzeczy wydobyć z siebie.
I teraz zobaczcie. Mówiłam, co to i co to są rzeczy pospolite, a cenne to są drogie, kosztowne, wartościowe, bezcenne, nieocenione. I teraz zobaczcie, ja w kościele między innymi prowadzę uwielbienie, tak? Ja nie mogę w tym uwielbieniu zaprezentować tego, co prezentują wszyscy, walę w to. Nie prezentuję tego, co prezentują wszyscy. Prezentuję cenne rzeczy z mojego wnętrza, tak? Ja mogę zaprezentować to, co jest pospolite, ponieważ jest opresja na to, co jest cenne. Diabeł nie chce, aby prezentować to, co cenne. On chce, aby prezentować to, co pospolite. On chce, aby za każdym razem na spotkaniach było to samo. Żeby było takie same słowo głoszone, żeby było takie same uwielbienie, żeby ludzie polegali na starym namaszczeniu, to jest to pospolite. Więc o cenne my musimy zawalczyć. Zobaczcie, jesteście po szkole wiary, tak? I teraz tak. Boże, czy ja prezentuję na dzień dzisiejszy, tak? Wszystko to, o czym się dowiedziałem. Czy w ogóle ja mam doświadczenia tych wszystkich informacji, których się dowiedziałem? W ogóle zachęcam Was, żebyście obejrzeli nasze spotkanie niedzielne. Nasze niedzielne spotkanie. To był czwarty dzień naszej usługi. I wiecie, że ja gram na perkusji i prowadzę uwielbienie. I tak w ogóle mówię, traciłam już głos. W ogóle wie, co powiem ludziom? Co powiem ludziom czwartego dnia? Jak poprowadzę uwielbienie? Tak? Odwalam to, co pospolite. Nie polegam na wczorajszym namaszczeniu. Pojawił się nowy muzyk, jest klawiszowiec, za groma go nie znam. Rozumiecie? Mam przed spotkaniem 30 minut z nim próby. Znamy się w uwielbieniu, znamy siebie, nie polegamy na tym, co pospolite. Idziemy w cenne rzeczy. Idziemy w cenne rzeczy. Co robimy? Wierzymy Bogu, który jest w nas. Amen. Chłopak w ogóle mówi, że się chyba z nami pogubi. Ja mówię, wierzysz mi? Tak. Ja mówię, a ja wierzę w Tobie. A ja wierzę Tobie. W ogóle obejrzyjcie to sobie. W którejś tam minucie uwielbienia, w ogóle ktoś napisał podczas tego uwielbienia, napisali prawdziwi Spartianie. To było zupełnie inne uwielbienie. Ja nawet nie wiem, czy to w ogóle my tak jak gdybyśmy się przygotowywali do w ogóle, do wyjścia w ogóle na jakąś wojnę. Do wyjścia na wojnę. I był taki element uwielbienia, a następnym elementem uwielbienia w ogóle, wiecie, jakby muzycy grają, tak? I ja zaczęłam śpiewać w ogóle pieśń Będę ufać Tobie, Jezu. Będę tańczyć z Tobą i będę w wierze rozwijać się. I stanęłam w ogóle za Arturem i śpiewałam w ogóle Będę ufać Tobie, mój Jezus. Będę tańczyć z Tobą, będę w wierze rozwijać się. I zaczęliśmy tańczyć. Zaczęliśmy tańczyć we dwoje. Ja tylko mówię do Artura bez obrotów. I mówię do ludzi, jeśli macie problem w swoich małżeństwach, to zatańcz teraz ze swoim mężem. I po tym nabożeństwie w ogóle ja dostaję kilkanaście informacji z podziękowaniem, tak? Że ludzie wzięli przełomy do swojego małżeństwa. Żona w ogóle podeszła do niezmotywowanego męża i mówi, czy mogę Cię prosić do tańca? Rozumiecie? Czy mogę Cię prosić do tańca? To znaczy to, że kiedy ja wygrzebuję z siebie to, co cenne, a nie to, co pospolite, to ja przynoszę życie do wspólnoty. To ja przynoszę życie do jednostek, tak? Ja sama tym usługuję sobie. Rozumiecie? Ja tego w ogóle nie planuję, ale mam opresję. Na co jest nacisk? Nacisk jest na to, aby polegać na tym, co było wczoraj. Dlaczego? Bo ja to znam. Bo to, co było wczoraj, jest mi znane. Jest przetrenowane i jest to mi znane. Ale to, co się ma wydarzyć jutro, ja tego nie znam. Ja tego nie znam. To, co jutro, tak, te cenne, jest dopiero przede mną. I teraz zobaczcie. Często może też być tak, że jesteśmy pospolici w swoim myśleniu. W ogóle Biblia mówi, abyśmy się odnowili, tak? W duchu umysłu naszego. Ja często w ogóle z kimś rozmawiam i ja mówię, ty jesteś mega namaszczony człowiek, ale twój umysł jest po prostu nietknięty.
Ty jesteś dalej pospolity w swoim myśleniu. Ty po prostu myślisz jak świat. Przecież ja na przykład widzę, że ludzie ratują swoje małżeństwa tak jak świat w imieniu Jezusa. Ty rozumiecie, jak to działa? Ostatnio taka kobieta do mnie napisała tak. Przeklinam tak, jak powiedziałaś, żeby przeklinać. Ja wiem co? Ona mówi, i nic nie działa. Ja mówię, jak przeklinasz? A ona, no, musimy w ogóle się zdzwonić, mówię, ja ci wytłumaczę, w imieniu Jezusa. Ja mówię, ja ci wytłumaczę, co to w ogóle znaczy przekląć. Przekląć, to znaczy wstrzymać wzrost. Tak? Ja w imieniu Jezusa wstrzymuję wzrost, ale to w ogóle nie znaczy, że ja wypowiadam bluźnierstwa. A więc do wszystkich tych, którzy słuchają, tak, i przeklinają, to w ogóle nie o to chodzi. To nie chodzi w ogóle o to, aby wypowiadać bluźnierstwa. Rozumiecie? I teraz zobaczcie, jeśli nasz umysł jest nietknięty, tak? Jeśli dalej w naszej głowie mamy to pospolite myślenie, tak jak każdy. Ludzie się boją wyróżniać w kościele. Ja mówię, czemu ty się boisz prezentować cennych rzeczy? Wiesz, w ogóle Bóg nie myśli inaczej. W ogóle Bóg to w ogóle zawsze na poważnie. On kiedyś tak do mnie powiedział, czy ty na poważnie? Ja mówię, no ja tak nie zawsze. A Bóg mówi, a ja zawsze. Ja zawsze na poważnie. W ogóle widzę ciebie tylko przez Jezusa Chrystusa. Inaczej cię nie widzę. Inaczej cię nienawidzę. Inaczej cię nienawidzę. Kocham cię w Jezusie Chrystusie. Normalnie jesteś dla mnie nie do ugryzienia. Bo ja jestem święty, a ty jesteś w ogóle w grzechu. Rozumiesz? Mogę cię ugryźć. Tylko wtedy, kiedy jesteś w ogóle pomazany krwią. Kiedy nie jesteś pomazany krwią, to ja cię w ogóle ugryźć nie mogę, tak? Bo w ogóle byś, wiesz, umarłbyś po prostu w mojej obecności, tak? I teraz zobaczcie. Jeśli my nie trenujemy na prawdach Bożych, tak? Jeśli te prawdy Boże nie stają się naszymi osobistymi prawdami, to w ogóle, to wiecie, jak gdyby, chcę tak wam powiedzieć szczerze i prawdziwie. Nie łudźcie się, że cokolwiek się wydarzy w waszym życiu. Poszłam kiedyś z takim człowiekiem na siłownię. Poszedł ze mną i z Arturem jeden raz na tą siłownię i napisał artykuł na temat ćwiczenia. Ja mówię, ale więcej się na tą siłownię nie pojawił. Ja mówię, to tak nie działa. I wytłumaczyłam mu, jak to działa. To się nazywa, że stałeś się ekspertem w duchowej dziedzinie po przeczytaniu jednej książki. Duchowy ekspert w dziedzinie, jak gdyby powiedzmy chrześcijaństwa, tak? Po przeczytaniu jednej książki. To tak nie działa. Bóg chce, abyśmy mieli doświadczenia naszej duszy. Doświadczenia duszy naszej, tak? W oparciu o prawdy, których się dowiedzieliśmy. I wiecie, oczywiście mówię do was, bo wiem, że macie w ogóle pozalewane fundamenty, że przeszliście szkołę wiary, tak? Więc mówię do was te rzeczy, bo chciałabym też, żebyście dzisiaj zobaczyli w swoich sercach, Boże, ale czy ja tak naprawdę żyję w ogóle tym wszystkim, co wiem? Ponieważ wiem wiele. Potężny materiał został we mnie złożony. Potężny. Ale co ja z tych rzeczy wykonuję? Co ja w ogóle z tych rzeczy robię? Kasia jest posłuszna, pisze. W ogóle, wiecie, w ogóle uwielbiam mega praktyczne rzeczy. Jestem praktykiem. Wielokrotnie ludzie się złoszczą na to, co ja mówię. Ja mówię, ja tak siebie traktuję. Ja przez kilka dobrych lat dałam się u Bogu przygotowywać, u Bogu mojego męża. Mówiłam teraz ostatnio do ludzi, że w ogóle sługa to ten, kto służy. Sługa to ten, kto służy. Komu? Wszystkim. Czyli to jest ten, kto zakłada fartuszek na siebie. Jak ci szary nie odpowiada, to sobie go wyhaftuj. Ale pamiętaj, że służba to służenie drugiemu człowiekowi. Tak? To służenie drugiemu człowiekowi. Jakże ja mogę usłużyć drugiemu człowiekowi, jeśli ja nie mam przeżyć z Bogiem? Jeśli ja nie mam przeżyć z Bogiem. Ja nie jestem w stanie usłużyć drugiemu człowiekowi. Tak, powiem wam tak. Zawsze możemy przekazać zasadę. Bo zawsze przekażemy zasadę, tak? Bo jeśli nie masz przeżycia, to przekażesz komuś zasadę Bożą. Ale ktoś cię na przykład zapyta. Powiedzmy, nie wiem, wynajmujecie salę i tak dalej, przychodzi full ludzi. I teraz do czego ty w ogóle przyprowadzisz człowieka? Człowiek cię w ogóle zapyta, ale w ogóle, a ty tam byłeś? Bo wiecie, jak to jest, my nie możemy człowieka odprowadzić do Chrystusa, ponieważ to ty jesteś tym Chrystusem, który stoi naprzeciwko Niego. Tak? On ciebie zapyta, dobrze, a ty tam byłeś? I jeśli ja nie mam doświadczenia, to jestem niewiarygodny człowiek. Ja nie jestem wiarygodny. Jezus był wiarygodnym człowiekiem. On nawet pokazał, tak, doświadczenie swoich emocji. Kiedy był w ogrodzie Getsemany, tak,
to w ogóle też pokazał, że się boi. I powiedział: Ojcze, jeżeli to w ogóle jest możliwe, to oddal ten kielich ode mnie, tak? Rozumiecie? On się nie wstydził. On w ogóle miał doświadczenia duszy. Jak już mówiłam do ludzi, Jezus cierpiał w duszy i w ciele. On cierpiał w duszy i w ciele. I Bóg chce. W ogóle Bóg nie bierze nic innego pod uwagę. W ogóle Bóg nie bierze pod uwagę tego, że my nie praktykujemy chrześcijaństwa. Wiecie, realia są takie. Bo oczywiście mówimy o realiach, a nie o fantastyce. Realia są takie. Obecne Twoje miejsce w Bogu to miejsce Twojego doświadczenia. Wszystko inne to fantastyka. Obecne Twoje miejsce w Bogu to miejsce Twojego doświadczenia. Wszystko inne to fantastyka. To jest po prostu fantastyka. Wiecie, ja to tak często mówię do ludzi, w ogóle ludzie tak mówią, a ja tak muszę mieć tak jak Ty. Ja mówię, dobrze by było, żebyś miał tak jak ja. Jakbyś miał tak jak ja, to w ogóle byśmy zrobili taką robotę, rozumiesz? Jakbyś miał tak jak ja, to szybciej w ogóle Jezus przyjdzie. Rozumiesz? Ty i ja i w ogóle Jezus przyjdzie szybciej. Ale w ogóle bądź pasjonatem tego w ogóle, co pragniesz. W ogóle nie wiem, zapragnij czegokolwiek. Czegokolwiek. Czyli na przykład przyglądam się ludziom i mówię, Boże, w ogóle mówię, tyle głoszeń, tyle złożonego materiału, rozumiecie? Tyle wysypanego ziarna, tak? A ludzie dalej mają takie pospolite zachowanie. Pospolite zachowanie. No nie ma, mówię, nie ma ani jednego, kto by szukał Boga na litość boską. O co w ogóle chodzi? W ogóle mówię, czemu tak jest? Ludzie nie zmieniają swojego umysłu. Nie zmieniają swojego umysłu. Cały czas są w tym myśleniu takim, że w ogóle Bóg przyjdzie i Bóg coś tam zrobi. Kiedyś taki człowiek do Artura zadzwonił i mówi, jak Pan da, to się spotkamy. Artur mówi, jak Ty zechcesz, to się spotkamy. Nie no, wiesz, jak tam Pan pozwoli, to się spotkamy. Nie ma czegoś takiego. Posłuchajcie, Pan zechciał. Pan zechciał tak, że oddał swojego Syna na krzyż. A Jezus na krzyżu Golgoty powiedział, wykonało się. To się wykonało. A więc Ty dzisiaj, tak? To Ty w ogóle decydujesz. To Ty jesteś decydentem. Tak? Jeśli jest spotkanie i jest jakaś impreza, to Ty decydujesz, czy jesteś na spotkaniu Kościoła, czy jesteś na spotkaniu jakiejś w ogóle jakiejś imprezie. I to nie ma, że w ogóle Pan dał. Nie! Pan dał Jezusa! Pan dał Jezusa! A to Ty decydujesz, czy jesteś tutaj, czy jesteś w ogóle na zupełnie innym spotkaniu. Wiecie, to w ogóle trzeba zadać sobie takie te proste, pospolite pytanie. Boże, gdzie ja w ogóle dzisiaj jestem? Tak naprawdę, realnie, jak dzisiaj wygląda moje życie z Tobą? Czy ja w ogóle tak naprawdę jedyna eksplozja mocy w moim życiu to jest w ogóle czas mojego nowego narodzenia? Kilkanaście lat temu nastąpiła eksplozja w moim duchu, tak? Ale od tamtej pory to ja w ogóle już nic nie pamiętam. Przychodzę do kościoła, w ogóle staję, śpiewam, wychodzę na ulicę, ewangelizuję. Dlaczego? Bo tak każą. Ja mówię, to jak tak każą, to tak to nie rób tego. Jak każą, to tak nie rób. Kiedyś dostałam od Boga takie słowo, że w Królestwie Bożym nie działa zlecenie, tylko pragnienie. Nie działa zlecenie, tylko pragnienie. Rozumiecie? Bo to w ogóle wiecie, jeśli Ty w ogóle, jeśli ja na przykład biorę od Grzesia jakieś zlecenie, to ja tu na ziemi, w tym świecie żądam od niego zapłaty. Wiecie, on mi daje jakieś zlecenie, mówi, posłuchaj, jutro pójdziesz tam, tam, tam i tam, tak? I zrobisz to i to. Ja mówię, dobrze, ale Ty mi zapłacisz, tak? Ale w ogóle, kiedy ja mam pragnienie, tak? To ja nie oczekuję zapłaty, nie tu na ziemi. Moja zapłata jest w niebie. Moja zapłata jest w niebie. Zadaj dzisiaj sobie to pytanie. Boże, szczerze, wiecie, ponieważ nie ma czegoś takiego, że to przez nałożenie rąk zadziała taka w ogóle ta sfera w ogóle, że o, to on może będzie wiedział, co tak naprawdę w moim życiu piszczy. Jeśli mi Bóg tego nie objawi, to ja nie wiem. Rozumiecie, oni się tam głupoty jakieś tam opowiadają. To Ty w ogóle wiesz, bo prorok jest w Tobie. O, prorok jest w Tobie. Kiedy Ty się ochrzciłeś, to poprosiłeś Boga o dobre sumienie. Czyli Ty masz wyostrzone sumienie, tak? I Ty jesteś sam w stanie przed sobą odpowiedzieć na to pytanie, tak? I może będziesz mógł powiedzieć tylko tak. Moje życie to komercyjna kicha, ale chcę, żeby stało się duchową rewolucją. Ja chcę, aby moje życie przemieniło się z komercyjnej kichy
tak? W duchową rewolucję. W duchową rewolucję. Wiecie, na przykład my z niedzieli na niedzielę mamy coraz bardziej namaszczone uwielbienie. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Dlaczego? Bo ja napieram na Boga. Ale mówię cały czas do ludzi tak, napieraj na Boga. Bo jeśli ty nie będziesz napierał, jeśli ty nie będziesz się zmieniał, to powiem ci jak będzie. Będziesz się bał namaszczenia. Ludzie się boją namaszczenia. Ludzie się boją. Ludzie, w ogóle wiecie, przychodzi Duch Święty i niektórzy ludzie się boją. Ja mówię, wiesz dlaczego się boisz? Bo ty w ogóle nie znasz w ogóle tego. I pierwsze co w ogóle jest, to ludzie natychmiast chcą się zerwać. Nasze spotkania nie są pospolite. Kiedyś podczas mojego głoszenia, mówiłam to dzisiaj Marzence, głoszę i nagle pewne kobiety się podchodzą i w ogóle rządkiem wychodzą ze spotkania. Więc ja w ogóle mówię, tak właśnie demony wyprowadzają ludzi ze spotkania. I tam jedna się jeszcze odwróciła i tam wiecie, pokazała mi palec. Ale ona za dwa tygodnie przychodzi do nas do kościoła i ona mi dziękuje. Ponieważ ona postanowiła, że ona w swoim życiu postanowiła, że ona odsłucha to spotkanie, bo ja ją tak wkurzyłam na tym spotkaniu, że ona postanowiła, że ona odsłucha to nabożeństwo. I właśnie całe nabożeństwo, całe słowo właśnie było do niej. Ona mówi, po prostu dziękuję ci. Rozumiecie, to było niepospolite. To nie było pospolite. Pospolite to jest tak, że wychodzi pastor, tak? Mówi, czyje są dzisiaj urodziny. Wychodzi siostra, która odśpiewa psalmy, tak? Składa się potem siostrze życzenia. Potem jest 15 minut tak zwanego uwielbienia, gdzie krzyczą dzieci, kobiety oglądają swoje paznokcie, wszyscy się witają, jedzą i potem w ogóle jest jakieś, nie wiem, fanfary, wchodzi pastor i głosi 25-minutowe kazanie, tak? Potem przez 35 minut zbiera się pieniądze, tak? I to jest w ogóle kościół. To są pospolite kościoły w Polsce, tak? Ale my mamy mieć cenne kościoły. Twoje życie ma być cenne, twoja wspólnota ma być cenna, ty masz wygrzebać z siebie cenne rzeczy. Ale kiedy jest to możliwe? Kiedy przeklniesz w swoim życiu wszystko to, co pospolite, tak? Niech padną w moim życiu pospolite rzeczy. Ja ich nie chcę, bo dopóki jest ta pospolitość, to mi jest trudno w ogóle zobaczyć te cenne rzeczy, tak? Dopóki ja myślę jak ten świat, no to w ogóle o czym mowa? Dopóki na przykład, nie wiem, w ogóle matka jest dla mnie ważniejsza niż moja żona, tak? No to o czym mowa? Jeśli moje dzieci w moim domu wytyczają kierunek, to o czym mowa? Jeśli ja robię, bo muszę, to o czym mowa? To w ogóle coś takiego, to i wiecie, to jest w ogóle skazane na porażkę. Ale Bóg powiedział, jeśli odrzucisz to, co pospolite, tak? A w ogóle wygrzebiesz to, co cenne, to zobaczysz, jak staniesz się w ogóle głosem. Ty jesteś głosem. Bo to zawsze ja to mówię. Wszystko, co się wydarzyło, to się wydarzyło wewnątrz nas, w naszym duchu. Ale my musimy te rzeczy odgrzebać. Musimy zobaczyć całą w ogóle specyfikę głoszeń, systematycznych głoszeń, tak? I w ogóle popatrzeć też, Boże, czy ja tak naprawdę w ogóle właśnie, czy ja na przykład to rozumiem? Wiecie, to nie wstydzić się też. Nie wstydzić się tego, jeśli się czegoś nie rozumie. Jeśli na przykład nie nadążam. Nie nadążam, w ogóle wstydzę się. W ogóle tak naprawdę nie wiem, o co chodzi w tym w ogóle chrześcijaństwie. To należy w ogóle o tym powiedzieć. Przede wszystkim sam przed sobą, tak? I przed Bogiem. Kurczę, zapędziłem się gdzieś w teologii. Zapędziłem się gdzieś w teorii. Tak naprawdę 90% mojego wyznania, tak? To jest po prostu teologia. Wiecie, ja kilka lat temu miałam problemy z piersią. Lekarz do mnie powiedział, że mam nowotwór piersi, że mam raka przewodowego słupka. I ja już wtedy nakładałam ręce na ludzi i ludzie byli uzdrawiani. Ale informacja personalna do mnie mnie przeraziła. Ta personalna informacja do mnie mnie przeraziła. Jeśli ktoś przychodził do mnie i mówił, że jest chory, tak? No to wiecie, to nie było moje. Mnie było łatwo stawać w wierze o tego człowieka. Ale kiedy coś dotyczyło mnie, to mnie to po prostu przeraziło. Ja byłam po prostu przerażona. I co zrobiłam? Poszłam do lekarza. Nie dorobiłam do tego teologii, tak? Że Pan teraz mnie leczy przez takiego i przez takiego lekarza. Nie. Ja natychmiast w kościele wyszłam i powiedziałam, leczę się, tak? Moja wiara, jakby kryzys w moim życiu objawił prawdę o mnie. Bo to był kryzys w moim życiu, tak? Ja się znalazłam w tym kryzysie. Nie domagałam się tego kryzysu. Nie ściągnęłam go na siebie, tak? Ale coś takiego przyszło na mnie.
I teraz co? Nie dorabiam do tego teologii, że teraz wiecie, ja jestem w takim miejscu mojej służby w ogóle, że wiecie, że to w ogóle, kiedyś nawet ktoś tak do nas napisał, że no wiecie, wy jesteście w takim miejscu służby, że to w ogóle, no, no nie dziwmy się, ale to jest w ogóle nieprawda. To jest nieprawda, bo diabeł nie może się mścić na nas, wiecie, ale była jakaś luka w moim życiu, był jakiś błąd w moim życiu, gdzieś ja chybiłam celu, przyszła do mojego życia choroba, ale co ja w tym kryzysie zrobiłam, tak? Odrzuciłam jakieś moje teologiczne wyznanie. Bóg wtedy do mnie powiedział, ty jesteś w ogóle jedynka w wyznaniu. Ty masz prawidłowe w ogóle wyznania, ty w ogóle nie wierzysz w to wyznanie. To wyznanie nie jest twoją prawdą oczywistą. Ty nie jesteś pewna tego, bo gdybyś ty była pewna, to ty byś nie poszła do lekarza. A wiecie, ja się przestraszyłam i poszłam do lekarza. Absolutnie to mi nie uwłacza. Rozumiecie? Bo ja natychmiast odsuwam od siebie potępienie. Tak? I co ja dalej robię? Buduję moją wiarę. Ja dalej buduję moją wiarę. W pewnym momencie przyjmuję pomoc od lekarza, tak? Ale potem, kiedy za kilka miesięcy pojawia mi się jakiś następny, jakiś, nie wiem, coś tam mi się pojawia w pachwinie, tak? To ja już jestem tak pewna, ale nie uzdrowienia, tylko Jezusa. Ja jestem tak pewna ofiary, która się wykonała za mnie, rozumiecie? Że ja w ogóle, ja nie rozmawiam z tym czymś. Z tym czymś, co się pojawiło w moim ciele, ja w ogóle nie rozmawiam. Rozumiecie? I ja zobaczyłam, że jest to pewność. I teraz jak ja mogę w ogóle, teraz ja mogę w ogóle w sposób cenny usługiwać drugiemu człowiekowi, bo kiedy ktoś do mnie przychodzi i mówi, słuchaj, mam brać tabletki, i ja mówię, bierz. No bierz. No bo jak ktoś mnie pyta, czy ma brać tabletki, to ja mówię, bierz, bo ja od razu widzę, że on nie wierzy. Rozumiecie? Że on po prostu nie wierzy, czyli osądzenie siebie, tak, to w ogóle powoduje to, że przychodzi do mnie cenne doświadczenie. Ja mam, oczywiście o ile ja w ogóle, wiecie, badam siebie przez cały czas, tak, jakby i biorę na warsztat te rzeczy. Wiecie, że ponad rok temu umarła moja mama. Kilka godzin z przyjaciółmi z kościoła modliliśmy się o wskrzeszenie mojej mamy. I wiecie co, ja w ogóle, a ja za tydzień prowadziłam konferencję dla kobiet. Ludzie w ogóle przyjeżdżali i wiesz, o a ja w ogóle nie byłam taka bo ja chciałam uwielbienie poprowadzić, rozumiecie? Bo ja w ogóle, wiesz, moja mama poszła do nieba, tak, nie udało mi się wskrzesić mojej mamy, ale to nic, ja dalej wierzę Bogu. Ja dalej wierzę Bogu, że w ogóle Bóg wskrzesza z martwych i ja dalej to będę robić. Porażka z moją mamą, tak, ona mnie w ogóle nie wycofuje, się nie wycofuje z uwagi na to, że ja miałam porażkę z moją mamą. Rozumiecie? To mi dało cenne doświadczenie. Cenne doświadczenie. Ja zobaczyłam w ogóle, Boże, mówię, dziękuję Ci, w ogóle, że ja w ogóle, mówię, w ogóle dziękuję Ci, że ja mam porządek w głowie. Wiecie, kiedy umarła moja mama i ja za tydzień prowadziłam to spotkanie, to ja mówię, ale jazda, ja mam w ogóle pokój w moim sercu. Nie mam cyrku w głowie. Cyrku w głowie nie mam. W ogóle mówię, szok. Rozumiecie? Szok. Nie mam po prostu cyrku w głowie. I teraz zobaczcie, żebyśmy my wygrzebali z siebie te cenne rzeczy. I ja w ogóle wierzę, że to jest słowo do was, że kiedy wy idziecie w wynajęcie sali, w to, aby stać się kościołem publicznym, bo tak, póki jesteście w mieszkaniu, tak, to wiecie, wszyscy do mieszkania nie przyjdą, ponieważ spotkania w mieszkaniu cechują się tym, że ludzie myślą, że to jest w ogóle sekta, Jehowi i tak dalej, tak? Ale kiedy my wynajmujemy salę i stajemy się miejscem publicznym, tak? To ty w ogóle desperacko potrzebujesz wiedzieć, Boże, kim ja jestem? Kim ja jestem? Jak ja mam służyć w ogóle tutaj we wspólnocie? Rozumiecie? Co to w ogóle, o co chodzi? O co chodzi? I teraz wiecie, ludzie na przykład mówią, ja wiem, czego ty chcesz? No wiesz, tego co pan. Tego co pan? O tego co pan? No to nie działa tak. Musisz się nazwać. Chcę nauczać. Chcę uwielbiać. Chcę wychodzić na ewangelizację. Chcę się zająć szeroko pojętą służbą tak zwaną wszystkiego. My w kościele mamy awatara. Awatarem jest Norbert Marczyński. To jest nasz awatar. Wiecie, ja to w ogóle mówię, Boże, to jest w ogóle syn. Ludzie teraz pisali.
pisali takie tam różne kartki, jak gdyby w sensie właśnie kim są, jak gdyby swoje obdarowania i tak dalej. I między innymi Norbert, on jest od wszystkiego. Czyli tam, gdzie brakuje ludzi, to on jest wszędzie. Tak? Ludzie chcą robić duże rzeczy, tak? Ale nie ma dużych rzeczy od robienia małych rzeczy. Najpierw małe rzeczy, a później te duże rzeczy. Ja przez kilka lat uczyłam się służyć Arturowi. Nie wiecie, Jezusowi, bo ludzie to mówią Jezusowi. Ja mówię, nie będziesz służył Jezusowi, którego nie widzisz. Musisz znaleźć sobie autorytet, tak? I postanowić w swoim sercu, Boże, ja teraz w ogóle połamię wszystkie rzeczy we mnie i będę mu służył. Czy mnie zabić chciałbym? Ja mówiłam teraz na jednym spotkaniu, że nie to było dla mnie taką najgorszą sytuacją, że on mnie chciał zabić. Absolutnie. Chciał mnie zabić, bo zawsze miałam szczekatą twarz. Więc przystawił mi tam pistolet do głowy i chciał mnie puknąć. Ale najgorsze było dla mnie, kiedy mnie poniżał. Kiedyś mnie chciał, żebym przyspieszyła swojego kroku i mnie uderzył wózkiem w plecy. Działo się to wśród naszych znajomych. Dał mi tym wózkiem w plecy. W ogóle jako kobiecie, nieznającej Jezusa, wiecie jak ja się poczułam? Było mi strasznie przykro. Po prostu ja oczywiście poszłam na kopach do tego domu, tak? Ale ja potem wypłakałam swoje. I kiedy przyszłam do Jezusa, kiedy leczyłam się z ducha odrzucenia, tak? To właśnie Bóg do mnie powiedział, zacznij służyć Jemu. Kiedy Ty nie rozpoznajesz jeszcze swojego osobistego powołania, kiedy Ty nie wiesz, co masz robić w swoim życiu, ale widzisz Jego, tak? I On zna swoje powołanie i On wie, co ma robić, to zacznij służyć Jemu. Rozumiecie? Ja w ogóle dałam się Bogu wytrenować. Dałam, aby wszystkie egoistyczne rzeczy zostały we mnie połamane. Ja na przykład nie wierzę w coś takiego, że ludzie nie szanują liderstwa, a mówią, ja bo jestem posłuszny Bogu. Ja by to tak nie działa. Czysty przykład. Dzisiaj siedzimy tutaj, prawda, z Szymonkiem. Grzesio coś tam mówi do Szymona. Szymon jak gdyby nie jest za szczery, żeby wykonać to za pierwszym razem. Tak? Ja mówię, tak jak słuchasz swojego taty, to tak słuchasz w praktyce Jezusa. Tak jak słuchasz swojego taty, to tak słuchasz Jezusa. Czyli jak Jezus do ciebie powie, powiedzmy, tata do ciebie powie 7 razy, czyli tyle razy musi do ciebie być Bóg. To jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość chrześcijaństwa. I ona, i wiecie co, ludzie chcą od tego uciec, a ja jestem fanem tego. Bo ja w ogóle tylko w takie rzeczy wierzę. Bo ja mówię, Boże, tylko to jest prawda. Ludzie mówią do nas, wy w ogóle teraz jest w świecie tego fałszu, to wy w ogóle jesteście rewolucjonistami. Tak, bo mówimy prawdę. W świecie tego fałszu, to my jesteśmy jak rewolucjoniści. Jak rewolucjoniści. Przynosimy ludziom cenne rzeczy, cenne rozwiązania. I teraz zobaczcie, czyli to pytanie, czy ja w ogóle cokolwiek umiem powiedzieć na swój temat? I wiecie, weźcie to na warsztat. Weźcie to na warsztat, naprawdę, bo to często jest tak, że coś by się chciało taką spychologię w swoim życiu zrobić, tak? Boże, to jest jeszcze jakiś tam odległy temat, ja to spycham, ja w ogóle nie chcę na tym pracować i tak dalej. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego, naprawdę, bo wiecie, jakby wynajmiecie salę, będą przychodzili ludzie i co? Ludzie, tak? Przyjdą do ciebie. Oni przyjdą do ciebie. I teraz to, czym ty tym ludziom usłużysz, tak? Rozumiecie? Czyli kim w ogóle ja jestem? Co ja tak naprawdę chcę robić? A przede wszystkim, Boże, jakie jest moje pragnienie? Czy ja mam w ogóle jakieś pragnienie? Czy ja mam w ogóle jakieś pragnienie? Nieraz widzę utalentowanych ludzi, ja mówię, ty debilu, ty będziesz pragnął całe życie, a nigdy nie praktykujesz. Mówi, człowieku, mówię, dlaczego ty w ogóle, dlaczego nie ubogacasz swoim talentem wspólnoty? W ogóle twoje obdarowanie to jest tylko dla królestwa. Tylko. Nie ma obdarowania, ktoś jest obdarowany, ja tam sobie w ogóle w świecie. Ja w świecie, bo ja dla świata będę grała. Rozumiesz? Ja pójdę do Kotleta, będę śpiewała. Nie. Moje obdarowanie, moje utalentowanie jest dla Królestwa Bożego. Jest dla Królestwa Bożego. Czego pragniesz? Czego pragniesz? I żeby zobaczyć, czego ja pragnę, to trzeba odrzucić te pospolite pragnienia. Te świeckie pragnienia. Wiecie? Bo kiedy my jesteśmy pełni, tak? No to rozumiecie, jak to działa. To się nie możemy już napełnić, bo jesteśmy pełni. Jeśli jesteśmy pełni pospolitych rzeczy z tego świata, to trudno jest z tego w ogóle wygrzebać coś cennego. Taką jedną w ogóle perełkę. U nas jest taka dziewczyna, która jest pasjonatką pieczenia ciast. Po prostu pasjonatka, wariatka. Pasjonatka, wariatka.
I teraz podchodzę do niej i mówię, chcesz się zajmować tym tematem? Tak, w ogóle ja bym nigdy nie chciała. Wiecie, w ogóle mamy taką zasadę z Arturem, że wszystko robimy w kościele. Nie robimy tak, że rozdzielamy ludziom jakieś tam, bo wiecie, bo to w ogóle to zlecenie nie działa. Bo to zlecenie nie działa. Bo zlecenie powoduje to, że ja raz mu o tym powiem, tak? Ale następnego razu on już tego nie zobaczy, już tego nie zrobi. To jest właśnie o, to jest najemnik. To jest właśnie najemnik. My do końca, pierwsi przychodzimy i ostatni wychodzimy. Rozpoznaj dzisiaj, w ogóle weź na warsztat te swoje pragnienia. Boże, a może ja tak w ogóle to tak, dlatego przychodzę tutaj na te spotkania i tak w ogóle jestem na tym spotkaniu, a potem w ogóle to wracam do swojego sposobu myślenia, tak? Tylko tyle, że tak wiesz, w imieniu Jezusa. Dalej w ogóle sobie oglądam telewizję. Bardziej się pasjonuję przy oglądaniu meczu niż na uwielbieniu. Rozumiecie? To w ogóle te rzeczy trzeba wziąć na warsztat. Oczywiście, jeśli chcesz. Jeśli chcesz, bo w ogóle Bóg ci daje wolną wolę, żebyś siedział. Rozumiecie? Tylko wiecie na przykład, o co mi chodzi. Mi to w ogóle chodzi o przebudzenie. Mi w ogóle chodzi o to, aby być częścią przebudzenia. Boże, ja chcę być częścią przebudzenia. Ja w szkole podstawowej miałam takie nurtujące mnie pytanie. Po co ja tu w ogóle jestem? Nikt mi na to nie umiał odpowiedzieć. Mieliśmy super siostrę od religii i ona nam mówiła, że jest niebo. Ale była z kolei pani od geografii, która powiedziała, że w ogóle nie ma piekła. Rozumiecie? Ja w ogóle mówię, jest niebo, ale w ogóle nie ma piekła. Ale miałam gdzieś wewnątrz siebie takie przeświadczenie, że jestem kimś szczególnym. Moja babcia przeżyła wojnę. I ona mi opowiadała tą wojnę, a w domu mówili na mnie pszczółka. I babcia do mnie mówiła, pszczółka, jak przychodzili Niemcy, to my się tak wszyscy baliśmy. Wiesz, babcia tam gotowała dla Niemców, w takiej kuchni pracowała. Ja wie, babciu, a nie mogła się schować? A babcia mówi, ale gdzie, ja będę wyrysłanki. Rozumiecie? No, ale zobaczcie, takie w ogóle dziecinne myślenie, tak? Spowodowane pewnością, że ja w ogóle nie jestem z tego świata. Tak? Potem, kiedy usłyszałam to, że w ogóle w wieczności oglądałam mojego Boga, tak? W wieczności oglądałam mojego Boga. Kiedy się zetknęłam z Ewangelią, to ja dopiero zrozumiałam w ogóle te rzeczy. Mówię, Boże, w ogóle oglądałam tę wieczność, była jazda. Odpowiedziałam w ogóle, tak? W ogóle w pewnym momencie w ogóle, wiesz, zetknęłam się z Ewangelią, tak? Zobaczcie, diabeł chce, abyśmy byli niezmotywowani, pospolici, niepragnący, tak? Żebyśmy byli takimi ludźmi wyciętymi z takiego w ogóle schematu, tak? Wiecie, nie wytyczającymi żadnego kierunku. Po prostu. Ja chyba ze 3 tygodnie na uwielbieniu miałam coś takiego, w ogóle końcówka uwielbienia. W ogóle gdzie ten w ogóle Bóg do mnie mówi, podnieś ten werbel i walnij tym werblem w ogóle w tych ludzi. I wiecie, w ogóle przestraszyłam się tego. Przestraszyłam się, choć stał człowiek i wie, on go złapcie. A w ogóle pierwsza myśl taka, uderzę kogoś w głowę, zabiję, informacja w telewizji w ogóle będzie. Pastor kościoła zabiła człowieka podczas nabożeństwa. Mówię, rozumiecie? Ale potem w ogóle wychodzę i mówię, w ogóle mam słowo do was, tak? Że mówię, nie wytyczałeś żadnego kierunku, ale dzisiaj będziesz wytyczał kierunek. Dzisiaj będziesz nadawał rytm. Jeśli odpowiesz Bogu, jeśli powiesz Bogu tak, na to, co On robi w tobie, to będziesz Jego rytmem. Rozumiesz? To będziesz rytmem z nieba. Będziesz rytmem z nieba. Ale coś ci teraz powiem. To, co jest teraz, czyli to, co jest, ja cię teraz motywuję. Ale wyjdziesz stąd i duch, który rządzi w powietrzu, natychmiast cię uderzy w klapę. Wiesz? I w ogóle, i będzie chciał, żebyś wrócił do starego sposobu myślenia. Bo wiesz, my tu jesteśmy, jest namaszczenie, jest Duch Święty, bo Duch Święty jest w nas. Ale wyjdziesz poza to mieszkanie i duch, który rządzi w powietrzu, tak? Uderzy cię i w ogóle, i wiesz, i teraz zobacz, jeśli ty nie pracujesz z tymi prawdami, czyli tak naprawdę ja przez cały czas to rozważam. Ja nieraz do ludzi mówię, wyjdź i powiedz świadectwo, to co było głoszone tydzień temu. Dlaczego nie ma żadnego świadectwa? Bo nikt o tym nie rozmyśla. Bo ludzie nie rozmyślają. Bo pęd życia codziennego, tak, powoduje to, że my się nie skupiamy na tym, co cenne, tylko wracamy do tego, co pospolite. I na tym bazuje, diabeł. Powiem wam jeszcze taką historię z mojego życia, bo ludzie to w ogóle myślą, że mi i Arturowi to jakoś w ogóle łatwiej było. Nam w ogóle nie było łatwiej. Ja w ogóle myślę, że nam było w ogóle bardzo trudno, dlatego że my wychodziliśmy z patologii. I jeśli my wyszliśmy z patologii, i nam się udało, to wam się udało.
to wam się uda na pewno. My w ogóle w świecie, rozumiecie, no mówię, on mnie chciał zabić, tak? W ogóle jaka szansa na wspólne życie? Ja z mojego domu prywatnego, mojego rodzinnego domu nie wyszłam zmotywowana. U nas było tak, że moja mama, fajna kobieta, tata mniej fajny i wieczorem chcieliśmy wspólnie oglądać film. No i mama, wiecie, jak to mama chciała, żeby w domu było miło. Paluszki nam przyniosła. A tata w ogóle, jakie paluszki? Nie ma chrupania w domu. Nikt nie będzie w domu chrupał. I wiecie, w ogóle ja trzymałam paluszki w buzi do tego momentu, aż mi zmiękły. W ogóle u nas się nie chrupało paluszków, u nas się nie chrupało landrynek, u nas się nie ślamało. Jak ślamiesz? Ja nieraz teraz do Artura jeszcze mówię, dlaczego ślamiesz? Artur mówi, bo jak już takie mam mokre jedzenie, to tak ślamie. Ja nie wyszłam zmotywowana. Mnie moi ziemscy rodzice nie zmotywowali. Ale ja nie mam do nich pretensji, nie mam do nich żalu. Rozumiecie? Bo oni nie poznali Jezusa, oni nie byli zmotywowani. Więc jeśli oni nie byli zmotywowani, tak, to jakże ja mogę chcieć, żeby moja mama tak zmotywowała mnie, albo żeby mnie zmotywował mój tata. To ja jestem do tego, żeby im ogłosić Ewangelię. Śmiałam się kiedyś też do Artura, że kiedyś tak siedzieliśmy sobie w kuchni, sobie, żeśmy zjadali śmiadanie i śmieliśmy się. Artur się śmiał, mówił, że tej historii jeszcze po tylu latach życia ze mną nie słyszał. Ja byłam w domu taką zawsze wojowniczką. Mój tata pił i niechętnie mojej mamie oddawał wypłatę, więc jak przychodził do domu, to ja byłam tą osobą, która miała odebrać wypłatę. I tata spał w kuchni na wersalce i w rogu była taka skrzynka, wiecie, z korkami, nie? Że tam można było te bezpieczniki wyłączyć, żeby nie było światła. No i jak już tam słyszeliśmy, że tata chrapie i tak dalej, to mama: teraz pójdziesz do kuchni, wejdziesz, rączkę wsadzisz pod krzesełko, pod stół, wyciągniesz krzesełko, tak? Ale musiałam tak wyciągnąć delikatnie to krzesełko. Tata zawsze miał taki jakiś duży pasek tutaj, jak Krystian. Chodziło o to, żeby sprzączka nie uderzyła o, wiecie, o coś na przykład metalowego, bo tata się mógł obudzić. I ja to robiłam długo. Po prostu długo udawało mi się te pieniądze gdzieś tam wyciągnąć. Ale pewnego wieczora, kiedy tata już przyszedł i rządził w domu, czyli korki były wyłączone, w ogóle już było ciemno, już w ogóle, wiecie, zero motywacji, zero muminków, w ogóle zero bajki, tak? Zero bajki, w ogóle tata. Tata nas w ogóle traktuje ciemnością wszystkich w domu. Więc mama mnie tam, wiesz, woła po wypłatę. I ja rączkę w ogóle pod ten stół, tak? I nagle taka ręka taty. Trzask! I ja w ogóle, ja się tak przestraszyłam, że jąkałam się do piątej klasy szkoły podstawowej. W ogóle, rozumiecie? I teraz zobaczcie, ja nie byłam zmotywowana. W ogóle nie byłam zmotywowana. I nie mam pretensji. W ogóle nie mam pretensji do moich rodziców, tylko że przychodząc do Jezusa, to ja w ogóle przychodzę do mojego nowego taty. Amen. Tu jest nowe królestwo, tu są nowe prawa, tak? Tu są nowe zasady, tak? Tu nie ma na przykład zlecenia, tylko jest pragnienie. Tu w ogóle nie działa to, co pospolite, tylko to, co cenne. To, co pospolite, w ogóle wiecie, no w ogóle, no nie działa. Znaczy działa, ale to wiecie, to tacy potem ludzie chodzą, jak tak stacy z szablonu w ogóle powycinali. Rozumiecie? I w tym wszystkim, tak, kiedy ja poznawałam tego Jezusa, kiedy ja zaczęłam służyć u boku Artura, Chrystusowi, tak? Tak naprawdę, wiecie, moją motywacją to było to, ja służę Chrystusowi, ale każdy widział, że ja Arturowi służę. Żeby Artur służył tak, jak służył, to wiecie, co ja robiłam? To ja w ogóle wszystko musiałam robić ja, tak? Żeby on był na piedestale. A on na piedestale, to Chrystus na piedestale. Amen. Ludzie to mówią, o, bo on tam na piedestale. Ja mówię, uspokój się, ja Boga poznałam. Tu w ogóle nie ma szukania swego. On na piedestale, to Chrystus na piedestale. A ja w okryciu też na piedestale. Bo liczy się to, że ja w ogóle, wiecie, przede wszystkim lider, tak? To już jest taka osoba, która w ogóle chce się podobać Bogu w ukryciu. Czyli nie ma czegoś takiego, że jest służba większa, służba mniejsza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo najpierw prawdziwe to jest to, co niewidoczne. To, co niewidoczne. Najpierw rzeczy się tworzą we mnie. Czyli jeszcze raz, wracając, ty najpierw sam przed sobą, tak? Wiecie, i teraz powiem ci tak, diabeł będzie cię chciał z tego w ogóle, on będzie chciał, żebyś ty zapomniał o tych rzeczach. Wiesz? On będzie chciał, żebyś ty w ogóle wpadł dalej w ten rytm takiego, wiecie, ziemskiego życia w imieniu Jezusa. Wszystko tak jak świat, w imieniu Jezusa. Jak ratujesz swoje małżeństwo? A szczekaczką, w imieniu Jezusa. To tak nie działa. To, niestety, to tak nie działa. Rozpoznaj, dziś rozpoznaj w sobie swoje pragnienie. Czego w ogóle pragniesz?
Ja, wiecie, kiedy ja zaczęłam rozpoznawać w sobie te rzeczy, tak, też przyszła na to opresja. Bo przyszła opresja, bo ja to mówię, diabeł zawsze atakuje życie. Tak? On atakuje życie. Bóg zareklamował życie, a powiedział, żebyśmy nie jedli z drzewa dobra i zła, bo pomrzemy, tak? Czyli teraz to, czym tak naprawdę będziesz miał budować wspólnotę, będzie gdzieś zaatakowane i opresjonowane. On będzie cię chciał, żebyś, on będzie cię chciał w ogóle wybić, tak? Z tego takiego, z tego miejsca myślenia o tym. A wiecie, jak to fajnie? Wziąć sobie na przykład kartkę, wrócić do domu, czyli nie polegać na tym, wiesz, Pan wie, Bóg zrobi, nic Pan nie wie i nic Bóg nie zrobi. Rozumiesz? Pan czeka, aż Ty w ogóle zapragniesz. I On daje moc, tak? Na pragnienia. Ludzie mówią, a bo ja mam, a ja to mam takie pragnienie, żeby iść na dyskotekę. Ja mówię, to się musisz urodzić na nowo. Jak się urodzisz na nowo, to nie będziesz chodził na dyskotekę. Jak się urodzisz na nowo, to nie będziesz chciał stać na bramce. Jak się urodzisz na nowo, to nie będziesz szukał swego. Jak się urodzisz na nowo, to zdepczesz egoizm, tak? Połamiesz w ogóle odrzucenie, tak? Jakieś w ogóle pomniejsze lęki i tak dalej, to one zwiędną, bo o korzeń, czyli odrzucenie, zostanie złamane. Dzisiaj o wielu rzeczach się mówi, tak? Bo się uczy ludzi, którzy nigdy Boga nie poznali. Ja to mówię, kurczę, no nieraz jest tak, że jedną rzecz do jednego człowieka się powie, trafiła, rośnie, człowieku w ogóle sam zjada, sam się podlewa, w ogóle przychodzi zmotywowany, działa. A do niektórych się mówi lata. Ja mówię, czemu tak jest? Mówię, w ogóle nie wiem, o Ewangelię ci ogłoszę jeszcze raz. W ogóle Chrystus za ciebie umarł. Chrystus umarł za ciebie. W ogóle nie musisz żyć jak ten świat. Wiesz. Kiedyś miałam też takie słowo na temat właśnie modły tego świata. My w ogóle, my mamy wytyczyć zupełnie inny trend. Zupełnie. Ale żeby w ogóle wytyczyć, wiecie, to jedną z tych najważniejszych rzeczy, to jest odrzucić te pospolite rzeczy, którymi diabeł chce nas dzisiaj zmaltretować, tak? Pieniądze, bo nie dojadę, bo jest mi niedobrze, bo pupa mnie spędzi, to se wsadź palec i się podrap. I w ogóle nie mów o tym. O pewnych rzeczach nie trzeba w ogóle mówić. Mnie tyłek swędzi, to ja się drapię i w ogóle o tym nie mówię. Słuchaj, tyłek mnie swędzi i nie mogę wysiedzieć na nabożeństwie. To w ogóle wstaję, idę do łazienki, drapię się w tyłek i wracam z powrotem. Co tu w ogóle dorabiać? Rozumiecie? W ogóle co tu? Rzeczy są tak proste, że aż głupie w ogóle, wiecie? Aż głupie do zastosowania. To my w nieprzemienionych umysłach komplikujemy rzeczy. Komplikujemy rzeczy. Artur kiedyś jeszcze jako niewierzący, jak ja zaszłam w ciążę z Wiktorem, wiecie, ja przytyłam z Wiktorem w ciąży 7 kg. I Wiktor urodził się 4 kilo. Artur to mówi, kilogram wody płodowej, kilogram łożysko, więc tak naprawdę ja, on po mnie przyjechał, to ja od razu dżinsy założyłam i od razu mogłam w ogóle, wiecie, lecieć, tak? W ogóle jakaś mądrość, tak? Nie byliśmy z Bogiem, jakaś w ogóle mądrość, tak? Pragnij, w ogóle pragnij. Jeśli nie pragniesz, to przyjdź dzisiaj do Boga. Wiecie, te rzeczy się nie dzieją też przez nałożenie rąk. Rozumiesz? Bo ja w ogóle staję przed Tobą jako świadectwo pragnącego człowieka. Jak zapragnęłam takiego uwielbienia w Kościele. To uwielbienie, które mamy w Kościele, ono się zrodziło we mnie. My wszędzie, gdzie byliśmy, to ja po prostu prowadziłam uwielbienie. Byliśmy w więzieniu, to ja śpiewałam. Mieliśmy grupę domową, to ja śpiewałam. Zaczęliśmy pierwszy kościół, to ja śpiewałam. Rozumiecie? I kogo teraz mi Bóg dodaje? Bóg do mojego pragnienia, czyli do mojej pasji, dodaje mi pasjonatów. Ja utrzymuję standard, tak? Mówię, w tym uwielbieniu nigdy nie będzie tego, nigdy nie będzie tego i nigdy nie będzie tego. Ponieważ nigdy nie możemy stracić na jakości. Tak? Więc jeśli Ty zapragniesz i staniesz się pasjonatem, tak? W swojej dziedzinie nie ma bata, żeby ludzie tego nie rozpoznali, żeby nie rozpoznała tego wspólnota, tak? I żeby się nie budował tym ludzi. Następną rzeczą, która ostatnią z takich rzeczy, która może Ci w ogóle przeszkadzać w tym, żeby w ogóle rozpoznać cokolwiek w swoim życiu, to jest chaos. W ogóle posłuchajcie sobie takiego mojego nauczania na temat chaosu. Chaos to jest w ogóle, to jest duch. Chaos to jest duch. Chaos to jest po prostu duch, wiecie, w ogóle, no nie wiem, chaotyczne w ogóle działanie, jak załatwić chaos, tak? W ogóle przeklinam go w imieniu Jezusa, biorę nad tym autorytet i czym go załatwiam? Dyscypliną. Amen.
dyscypliną po prostu powalam chaos, tak? Czyli co? Z powrotem biorę kartkę. Kiedy rozpoznaję chaos w swoim życiu, to biorę kartkę, tak? I piszę. Mam problem primo ze wstaniem rano, tak? Mam problem z posprzątaniem mieszkania. Mam problem, nie wiem, z pójściem do pracy. Mam problem z systematycznością. W ogóle mam taki cyrk od rana do wieczora w głowie, że w ogóle nie wiem, o co chodzi mi tam. Ja już nawet nie mówię, że ja wiem, nie wiem, o co chodzi Bogu, bo ja nie wiem, o co chodzi mi. W ogóle nie wiem, o co chodzi mi. Więc jak ja nie wiem, o co chodzi mi, to ja w ogóle nie rozpoznam, o co chodzi Bogu. Rozumiecie? I chaos powalamy dyscypliną. To jest po prostu dyscyplina. My jesteśmy ludźmi dyscypliny. Wiecie, że to, co dzisiaj ludzie oglądają w naszym życiu, to jest pielęgnowanie i bycie wiernym w małych rzeczach. Kiedy Artur wyszedł z więzienia i powiedział do mnie tak, zakładamy kościół, nie chwilę, Matko Boska. Rozumiecie? W domu mały Wiktor, ja tutaj spragniona męża i tak dalej. Ja byłam przekonana, że on w ogóle wyjdzie, będzie budował relacje z Wiktorem, będzie jakieś tam relacje budował ze mną, a tu w ogóle, wiecie, skok na głęboką wodę. I wiecie, co my w ogóle robimy? My w ogóle przede wszystkim tak, podchodzimy bardzo poważnie do nauczania. Czyli kiedy my budowaliśmy się Kennethem Hagenem, tak? Derekiem Princem, to my poważnie podchodziliśmy do słowa, które słuchaliśmy. Tak? Robiliśmy notatki, tak? Zmienialiśmy się w oparciu o tą informację, która przychodziła do naszego życia, tak? Pielęgnowaliśmy to, tak? Poszerzaliśmy się o więcej, byliśmy wierni w tych rzeczach, tak? I na tych podstawach robiliśmy dalej kolejną budowę. I mamy dzisiaj to, co mamy. To nie znaczy, że diabeł nas nie atakuje. Atakuje nas diabeł. Przychodzą do nas różnego rodzaju opresje, przychodzi do nas grzech, przychodzą do nas choroby, ale co my robimy? Panujemy nad tym w imieniu Jezusa. Rozumiecie? Ale są te podstawowe rzeczy, że jeśli ty ich w swoim życiu nie rozpoznasz, tak, to będziesz żył takim nijakim, chaotycznym i pospolitym życiem. I wiecie, i diabeł tego chce, aby nasze życie po prostu tak wyglądało. Chcę wam powiedzieć taką, na koniec taką jeszcze rzecz o mojej mamie. Moja mama, moja mama jest w niebie, ale ona nie żyła tutaj chwalebnym życiem, wiecie. Po prostu nie podejmowała dobrych decyzji. Ale kiedy usługiwałam tam kiedyś takiej kobiecie, ona się bardzo troskała o to, co tak się nazywa dzisiaj, to nasze życie takie codzienne, tak? Ja w ogóle dałam przykład jej, mojej mamy. Ja mówię, wiesz, kiedy chowałam moją mamę, to ja w ogóle nawet... Ja moją mamę pochowałam w ogóle tak, w leginsy, nawet biustonosza jej nie założyłam, bo wiecie, już było tak skostniałe ciało, że ja po prostu nie było opcji, żebym w ogóle biustonosz jej założyła, bo ja normalnie musiałabym jej ręce połamać. W ogóle ona była tam i posikała się, wiecie, kiedy umierała, tak, bo miała rozległy zawał, więc i posikała się i po prostu były straszne rzeczy. Obce buty, skarpetki kurgubędla. Rozumiecie, szok. I zobaczyłam w ogóle, że ona w ogóle odeszła z tego świata z niczym. Z niczym. I wtedy też Bóg do mnie powiedział, że w ogóle nie tu jest twój dom. Nie tu jest twój dom. To w ogóle to nie jest twój dom. Twój dom. To jest w ogóle twój dom jest w niebie. Prawda, jak Artur mówi, pracujemy tutaj na nagrodę, tak? Troska, tak? To jest nasz przeciwnik. Kiedy my się troskamy, tak? O to, co tak nam się wydaje, że jest takie ważne dla nas dzisiaj, tak? To tak naprawdę to nie jest ważne, wiecie. Ja kiedy przyszłam do Boga, to w ogóle moje na przykład, ja mam zupełnie inne pragnienia. Ja nie mam pewnych pragnień. Ja nie chcę pewnych samochodów. Mi są one niepotrzebne. Jaki ja chcę mieć samochód? Jeżdżący. On ma być jeżdżący. Ja ubranie mam mieć takie, abym nie była w ogóle wstydem i hańbą dla Królestwa Bożego, tak? Ale nie chcę wyglądać tak, że jak będę głosić, tak? To przede wszystkim ludzie będą widzieli moje ubranie, a nie będą widzieli Chrystusa. Rozumiecie? Takie w ogóle wszystko proste rzeczy. Poszukaj tych rzeczy dzisiaj w sobie. Poszukaj ich. To w ogóle nie o to chodzi, żebyśmy się zawalali, wiecie, jakimiś takimi informacjami, jeszcze to nowymi i jeszcze to nowymi. Ponieważ, tak jak mówiłam, potężne rzeczy w was zostały złożone, tak? Ale teraz trzeba wziąć karteczkę, tak? Zajrzeć w swoje notatki, które robiliście sobie i na szkole wiary i tak dalej i w ogóle zobaczyć, Boże, taki potencjał. Klub Wesleya miał 20 osób. Jak się modlili,
to się budynki jarały. Rozumiecie? I teraz wyobraźcie sobie, jak oni się modlili. Jak musieli się modlić, że w realu się paliło. W realu po prostu się paliło. My dzisiaj nie mamy pewnych rzeczy, bo nie pragniemy. Bo żyjemy jak ten świat. Bo nasze życie jest pospolite. Ono nie jest cenne. Nie, ono jest cenne w oczach Boga, tak? Ale ludzie, którzy patrzą na nas, to w ogóle nie widzą różnicy. A Bóg powiedział i uczyni różnicę między tym, kto mi służy i tym, kto mi nie służy. Ja w ogóle chcę, żeby w mojej obecności, tak? Ludzie w ogóle widzieli, nie wiem, Chrystusa w ogóle, żeby widzieli. W ogóle, Boże, ja w ogóle nie znam takiego Boga, o jakim ona opowiada. Ostatnio z taką dziewczyną rozmawiam, pytam się jej, mówię, spotkałaś się z Jezusem? A ona mówi, o Boże, nie, Grześka to ja na pewno spotkałam, ale Jezusa nie. Ja mówię, super, jak fajnie, że jesteś szczera. Rozumiesz? Super, że jesteś szczera. Bo twoje życie mówi o tym, że nie spotkałaś Jezusa. Ale mówię, jak będziesz tu przychodziła i się nie wycofasz, spotkasz go. Mówię, na 100%. Ale na razie, rozumiecie, ona mówi, i Grześka spotkałam na pewno. I Grześka na pewno, w ogóle wiem, kto to jest Grzesiek. Ale Jezusa nie spotkałam. Dlatego zobaczcie, osądzajmy nasze życie, my sami. Ja swoje życie biorę na warsztat. Ja na przykład nawet kiedy zakupy robię, to teraz, kiedyś to w ogóle miałam manię posiadania różnych rzeczy. Ja muszę mieć to, ja muszę mieć to. Sara mówi, mamo, ty masz hopla na punkcie butów. Ja w ogóle nie chcę mieć hopla na punkcie butów, rozumiecie? Dzisiaj zakupy też robię z Jezusem. Przyglądam się, co mi jest potrzebne, tak? Mam tak zwane robocze ubranie do kościoła, jakaś tam marynarka i tak dalej, ale najlepiej coś takiego dobrego, żebym się w ogóle nie podarła tak na tej perkusji. Rozumiecie? A na co dzień to w ogóle oczywiście chodzę tak, żeby nie gorszyć ludzi, ale mi pewne rzeczy są niepotrzebne. Bo ja w ogóle odżwaliłam od siebie to, co pospolite. Dogrzebałam się do tych cennych rzeczy. Zobaczyłam, że te pospolite rzeczy, one w ogóle, wiecie, to w ogóle... No nie, ja w ogóle nie chcę tego. Nie chcę. Chcę być tą, która będzie pokazywała różnicę. Chcę być tą, która wytycza kierunek. Chcę być tą, która będzie ciągnęła ludzi tak, aby być pasjonatem. Aby być pasjonatem, po prostu. Jak w świecie jest tylu pasjonatów, to jeśli w Kościele nie ma pasjonatów, no to niestety, to tu się realizuje to słowo, tak? Że tak, synowie ziemscy w ogóle, wiecie, walą o łeb synów z nieba. Są bardziej przebiegli, tak? Bo znają swojego ojca. Wiecie, co to w ogóle znaczy? Synowie z tej ziemi są bardziej przebiegli, bo znają swojego ojca. I przewyższają o głowę synów z nieba. Bo synowie z nieba, co mają, też mają ojca. Ale w ogóle pozostali na informacji. Pan za nas zrobi. I dlatego twój ogródek wygląda tak, jak wygląda. Rozumiecie? Dbajcie o swoje winnice. Jeśli my zadbamy o swoje winnice, tak? To nie ma takiej opcji. To tak jak w ogóle, wiecie, my się w ogóle, jakby Polska zachwyca się kwiatami z Holandii. Rozumiecie? Na maksa zjeżdżają do nas tulipany. To, że one krótko stoją, to krótko stoją. Nie wiem, jak one tam są podgrzewane i w ogóle. Tak? Ale jeśli twoja winnica, ona będzie kwitła, nie ma takiej opcji, żeby ludzie nie chcieli z niej zrywać. Wiecie, nie ma takiej opcji. Wstańcie, pomodlimy się.